Witam, tu Aristeo. W nowym Kordarze. Plan jest taki, aby najpierw zobaczyć, dokąd prowadzi ten portal, bo wiemy, że do Hadesu, ale nie wiemy, w które miejsce i nie wiemy, czy coś tam się zmieniło. A później pogadamy z demonicą Freoliną. Nieznana siła nie pozwala wejść do portalu. Najwyraźniej potrzebny jest jakiś magiczny klucz, by otworzyć drogę do Ognistego Królestwa. Może ona go ma. To posprawdzałem, nie? Prawdaż? Ostatnio tak. Spodziewam się walki. Hej, przecież kliknąłem tutaj. Piękna. Podchodząc do demona, nagle spostrzegasz. Nie może być. Przed tobą stoi najpiękniejsza kobieta na świecie. Myślisz tylko o tym, by do niej dobiec, chwycić ją w objęcia, ochronić. Tę delikatną, bezradną. Nagle czujesz, jakby ktoś wylał ci za kołnierz wiadro wody. Obsesja mija, a twoim oczom ukazuje się demon. Słyszysz śmiech Walkirii, które rozbiały iluzję. Bardzo interesujące. Kim jesteś, człowieku? I jak to możliwe, że jesteś nieczuły na moje wdzięki? Ale tam według mnie to nas bardzo piękna. I taka demoniczna. Podejrzewam, że nudno przy niej nie jest. Jestem Olaf, syn Tormunta. Co tutaj robisz? Myślałem, że takie stworzenia jak ty można spotkać tylko w Demonis. Nie powtarzaj głupot, które rozpowiadają inni ludzie. Olafie, czy ja wyglądam jak jakaś bestia? No jasne, że nie. Czy tobie nie da się nudzić? Jesteś po prostu śliczna. Demonica zalotnie. Poruszę ramionami. Jestem Freolina. Poszukiwaczu przygód. Podróżuję pomiędzy światami. Jestem tu zupełnie przez przypadek. Jak zapewne zauważyłeś, coś jest nie tak z portalem i wylądowałam tutaj. Kiedy sobie spacerowałam, spostrzegłam tego krasnoluda, a on natychmiast się we mnie zakochał, biedactwo. Och, dlaczego zawsze mi się to przytrafia? No bo jesteś śliczna. Pewnie dlatego, że korzystasz z tych wszystkich sztuczek. Och nie, chciałam tylko zwrócić twoją uwagę, bo potrzebowałam pomocy. Nie jest to łatwe, gdy pokazuję swoją prawdziwą twarz. Tak się składa, że porozmawiałam sobie z tym słodkim krasnoludem. Powiedział mi nazwę tego miejsca, ale potem coś go przestraszyło. Jakiś ryk w oddali i uciekł. Ja też miałam zamiar się stąd ruszyć, ale okazało się, że zniknęły kamienie runiczne, które obsługują mój portal. Prawdopodobnie ukradł je ten mały człowieczek, więc wychodzi na to, że utknęłam tutaj na stałe. A teraz pojawiasz się ty, Olafie. Taki mężczyzna jak ty chyba nie ucieknie i nie porzuci biednej dziewczyny w potrzebę, nieprawdaż? No jasne, że nie. Dlaczego sama nie ścigasz tego krasnoluda? Nagroda. Widzisz, mój urok działa tylko na ludzi. Krótko mówiąc, wystarczy, że krasnolud na mnie spojrzy, a natychmiast rozpozna we mnie mieszkańca Demonis. Chyba nie będę tu szczęśliwa. Te krasnoludy są takie wrażliwe. Od razu chwytają za topór, bez chwili wahania, więc... Czy mógłbyś porozmawiać z tym krasnoludem, Olafie? Znam nawet jego imię. Frod Silnoręki. Proszę, odzyskaj moje kamienie runiczne od tego złodzieja i srogo go ukarz. Dlaczego myślisz, że ukradł twoje runy? Och, Olafie, przecież wszyscy wiedzą, że krasnoludy to przede wszystkim złodzieje. Wsadzają za pazuchem wszystko, co nie jest przybite do podłogi. A myślisz, że skąd mają tyle złota? Chyba nie wierzysz, że po prostu je wydobyli. Demonica prycha pogardliwie. Jestem pewna, że ten krasnolud zwędził moją runę portalu. Jak tylko się odwróciłam, to urodzone łotry. Czy pomożesz mi odzyskać moją rzecz? Jasne. Dobrze, Freolino, odszukam Froda. Pomaganie pannom w opałach, przecież to mój obowiązek i przyjemność, ha.
A tu gdybyśmy chcieli odrzucić, ale my nie chcemy odrzucać. My chcemy być bardzo pomocni. Dobrze, ale ja jeszcze chciałbym znaleźć kogoś, kto również chciał ze mną rozmawiać. Tylko teraz nie pamiętam za bardzo, gdzie on tutaj stacjonował, ale to chyba jest dobra droga. Wypatrujemy na minimapce zielonej plamki. O, ale tu jest przeciwników. Słabi i również słabi. O, chyba widzę. No właśnie. Pogadajmy. Ale wyraz twarzy to ma troszkę dziwny. Chyba go zaczynam nie lubić. Widzisz małego chłopca, który wypłakuje sobie oczy i rozciera łzy po umorsanych policzkach. Proszę pana, niech pan mnie nie zostawia. Zgubiłem się. Tak, tak, pewnie rzucałeś kamieniami w krasnoludy, pogonili cię i się zgubiłeś, tak? Ja mam teraz tobie pomóc, tak? Hej, nie płacz, chłopcze. Kim jesteś i skąd się tu wziąłeś i dlaczego rzucałeś kamieniami w krasnoludy? Tory Hanson. Bawiłem się z chłopakami w rzucanie kamieniami w krasnoludy przy wejściu do jaskini. Bawiliśmy się w chowanego przed krasnoludami i pomyślałem, że tu na pewno nikt, a na pewno nie krasnoludy, no mnie nie znajdzie. Ale było ciemno i się zgubiłem, gdy szukały mnie krasnoludy. Widzicie? To jest cała prawda. To ja tego nie wymyśliłem. Tory znowu zaczyna łkać. Ja podejrzewam, że jego rodzice mieli problem z wynalezieniem, czy wymyśleniem dla niego imienia, a akurat przechodzili koło kolejki, spojrzeli na Tory i w ten sposób powstało imię. Tory. Ale nic ci się nie stało. Przestań beczeć. Jesteś przyszłym wojownikiem. Daj mi rękę. Pokażę ci, jak wyjść z kopalni. Nie. Mama mówiła, że mam nigdzie nie chodzić z obcymi. Proszę pana. A co, jeśli okaże się, że jest pan olbrzymem, który zjada małe dzieci? Nie jestem olbrzymem, jestem wikingiem. Co na jedno wychodzi. I mam na imię Olaf i zjadam małe dzieci. To nie pójdziesz ze mną? Widzę, że nie zmienisz zdania. No chyba, że cię zjem. No dobrze, powiedz mi w takim razie, gdzie mieszka twoja mama, a ja ją tu przyprowadzę. Skoro nie jesteś olbrzymem, powiem ci, mieszkamy na Grotlandii. Nie znam chyba tej lokalizacji. Mojego ojca zwą Rondalf, a moja mama ma na imię Betty. Przyprowadź ich tu szybko, boję się siedzieć tu samemu. To fajnie, to czyli boisz się siedzieć tu, a ze mną też nie pójdziesz. No taki jakiś dziwny jesteś, to jednak krasnoludy mają rację. Trzeba cię tutaj zostawić. Ha. Po prostu siedź tutaj i bądź cicho, a ja wkrótce przyprowadzę twoją mamę. I wtedy was wszystkich zjemy. Ja tego nie mówiłem. Skrzyneczka. Kolejny bater. Słabiotki. Tylko teraz jak tu do niego dotrzeć? Tu jest chyba połączenie. Ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, bo może coś być tutaj zakopane. Ale istny labirynt. Proszę. Nie, to jest jakaś inna. Nie? Bijemy. Skrzyneczka. Czyli nie mogą za szybko paść. Mam pomysł. Przyspieszenie. Kto jest drugi? Aha. A dobra, niech będzie. Kasa. Zaraza. Jest ok. Czyli bijemy z pełną mocą. 5. Pięknie, nie mają łuczników. Ale mam jeszcze dużo szkieletów. Czyli tak, kroczek tu.
Runka. Lodowa burza. Kroczek. Bijemy. W sumie szkielety są najgroźniejsze, gdyż mogą się tu teleportować, a zanim zombie tu podejdą, o, to potrwa. Nie ma się czym przejmować. Nie no, teraz się tu przekażę. I nic nie robimy. Nie mam komu przekazać, a tu nie chcę. Tak, poczekać na mnie tu. I... No to sobie daleko nie pochodzisz. Trzecie, nie poskaczesz teleportami. Fajne. Trzymają się razem. Bijemy. I tu jeszcze. Czy może jednak tu? Szał sporo. Aha, kolejna runda. Ale 10 to nie ma sensu przywoływać. Bardziej widzę to. Myślę jeszcze trochę nad kolcami, żeby nie dopuścić przeciwnika. Jakby to wyglądało? W ten sposób. A dlaczego w ten? A no tak, tu mamy blokadę. Tu topornicy mogą stanąć i rzucać przez dwa pola. Czyli ma to jak najbardziej sens. Aha, jeszcze to. A w ogóle to jeszcze mógłbym tutaj dać kulę ognia, gdyż nie potrzebują aż tylu kolców, a moi przeciwnicy ładnie oberwą. Tak. Kroczek do przodu. Bijemy. Świetnie. Tu nic. Możemy przekazać. A co? A dlaczego macie czerwony trójkąt? A zaraz, dobra. Nic. To trochę potrwa. Poza tym i tak zaraz zginiecie. O, proszę. Tutaj strzelamy. I tutaj strzelamy. Szału trochę jest, many też pójdzie. Zbliżamy się do nowego poziomu, 25 tysięcy. Dobrze, ale tu gdzieś jeszcze była armia tego bohatera. O, tutaj ktoś chce ze mną rozmawiać. A ktoś idzie... Aha. Dobra. Czemu nie rozmawiamy? Przecież była opcja. A to może była opcja nie, że rozmowy, tylko że to jest postać questowa. Czyli Malefic, poziom 28. Niegdyś Malefic należał do najwierniejszych paladynów Świątyni Światłości, ale jego duszę spowił wieczny mrok i teraz jest on już tylko pustą skorupą dawnego siebie. Atak 14, obrona 10, tyle 5. 50 many. Czyli tak, skrzynek to ja nie widzę, a to oznacza, że atakujemy z pełną mocą. Znaczy na początek oczywiście ze zubożoną pełną mocą, ale chodzi o to, że dwa razy śnieżyca. Okej. Pięknie. Chyba mu nie dałem powalczyć. Dziennik został z aktualizem. Może to jest ostatnia z tych armii. Zaczekaj na wieści z Gordaru dotyczące królowej Amelii. To pewnie będzie ktoś mnie szukał, jakiś posłaniec i dostaniemy
Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że się tu jeszcze pokręcimy.